Pani Hani, mamy tutaj podpis na fakturze na 22 548 zł. Tutaj HS, pani nazwisko. Czy to jest pani podpis? Na pewno nie, ja się tak nie podpisuję. To nie jest mój podpis. Czyli pani w tym stylu, podając dwie litery imion... Nigdy się tak nie podpisywałam, nie. Mhm. Ale tutaj mam jeszcze drugą fakturę, podobnie skonstruowaną na 26 tysięcy. To też, jest... też nie jest moje, też nie. Czyli ktoś podrabiał pani podpisy, żeby te pieniądze wpływały rzekomo na pani przychód, ale to tak naprawdę nie był pani przychód. Nie, ja te pieniądze dawałam mężowi, męża siostrze. Dwa razy siostra była, żeby do banku pojechaliśmy, żeby dać te pieniądze. W sumie na jaką wartość te fałszywe faktury mogły być wystawione? Około 300 tysięcy przez te 5 lat. I przez to, że pani alarmowała, żeby uporządkować tą sytuację, to w tej chwili on się mści, trzymając tą Małgosię czteroletnią u siebie w domu. On tak? Jeszcze miał jeszcze Zosię, tak, jeszcze chciał Zosię. Czyli przez to, że chciał od pani pieniądze, to teraz trzyma jako zakładnika najpierw dwie córki, a teraz tak, teraz ja mu te pieniądze oddałam, to były jego pieniądze i ja mu oddałam te pieniądze. A mimo wszystko teraz mści się, przetrzymując dziecko, już 3 miesiące to Małgosię w tak. Izolacji od pani. Panie Haniu, dzisiaj 13 października 2020 roku jesteśmy u pani w domu, tutaj niedaleko Grójca. Proszę powiedzieć, gdzie jest pani jedno dziecko z trzech, które pani z nim ma? W tej chwili przebywa u męża. Ja byłam po dzieci, mąż mi nie oddał mi dzieci. Ja prosiłam, żeby miały dzieci umówione wizyty, ja prosiłam u dentysty, ja prosiłam, żeby oddał mi dziecko. Po tygodniu nie oddał mi dziecka. W niedzielę udało mi się odebrać Zosię. Powiedział, że ja dziecko porwałam. Na mnie policję nasłał, że ja dziecko porwałam, co nieprawda była. Zosia chciała ze mną być. Mówi, że ja, że mi kontaktu nie broni z dzieckiem, ale nie daje mi kontaktu tak naprawdę. Ja byłam w poniedziałek po dziecko i zamknął bramę przede mną i nie dał możliwości, żebym ja się z dzieckiem zobaczyła, czy mi dziecko wzięło, a pisze SMS, że ja nie broni kontaktu mi z dzieckiem. Zosia, ile ma lat? 5,5. Drugie z dzieci też jest z panią? Mateusz, 10 miesięcy. A to dziecko, które jest w tej chwili poza domem, jak? Małgosia, ma 4 lata niecałe. I ona jest przeciwko mnie namawiana, buntowana. Bo dziecko było 3 dni u męża i ja po 3 dniach dziecka w ogóle nie poznałam. Ono w ogóle było przeciwko mnie nastawione. Czyli manipuluje przeciwko pani? Na tak pewno manipuluje. Dzieckiem. Na pewno manipuluje, bo ja nie wierzę, żeby dziecko przeciwko mnie nie chciało wrócić do mamy, do domu. Proszę powiedzieć, jak długo ta 4-letnia dziewczynka jest poza domem? W tej chwili 3 miesiące. Dlaczego on ją zabrał? Dlaczego on ją przetrzymał? On się na mnie mści za alimenty. To jest jego... On nigdy się dziećmi nie interesował. Cały czas ja mieszkam sama z dzieckiem. Ja opłacałam wszystkie rachunki dzięki moim rodzicom, dzięki pracy moich rodziców. Mąż nigdy się nie interesował. Przyjeżdżał na niedzielę, na sobotę. Czasami dzieci zabierał i przewoził. I nie interesował się ani opieką nad dziećmi, ani finansowo, ani żeby im pomóc przy pracy. Jego to nic nie obchodziło. A jak się okazało, że jest obowiązek alimentacyjny? A jak wniosła sprawę o alimenty, dopiero zaczął się interesować dziećmi. Dopiero zaczął się interesować dziećmi. Dopiero zaczął pomagać. Typowo na sprawę alimentacyjną. Czyli żeby stworzyć wrażenie w sądzie, że on się... Że tak, że teściowa zeznała, że daje mi pieniądze. No bo w listopadzie była pierwsza rozprawa o alimenty. No i w listopadzie dostałam pierwsze pieniądze tak naprawdę. Czyli okazało się, że ta interwencja w sądzie była potrzebna, była skuteczna. A mąż chciał, żebym ja ją że on powiedział, że będzie mi pomagał, obiecał mi, żeby sprawę wycofała. Proszę powiedzieć, jak w tej chwili jest sądownie uregulowana ta sprawa? Gdzie dzieci powinny być? W tej chwili mamy obydwoje prawa i nie mamy ograniczeń. W ogóle toczy się między nami rozprawa w sądzie ponieważ miesiąc po porodzie mąż wezwał policję, że ja go pobiłam. A po którym porodzie, przepraszam? Teraz po tym Mateuszu? Teraz ja porodziłam Mateusza. Po miesiącu wezwał policję, że ja go pobiłam. Ja go nie mogłam pobić. Policja była zaraz za pół godziny, teściowa przyjechała za kawałek, że ja pobiłam jej dziecko. Że ja pobiłam męża. Aha, czyli dziecko na mnie naskoczyła teściowa, przyjechała tutaj zaraz, że ja pobiłam Roberta, że ja pobiłam męża, co nie miało miejsca.
Proszę powiedzieć, czyli macie Państwo oboje prawa rodzicielskie, a czy sąd ustalił, przy którym z Państwa mają być dzieci teraz? Nie, nie. Teraz toczy się właśnie o... będzie rozprawa o... Zabezpieczenie. Nie. O to... ustalenie miejsca pobytu. Toczy się teraz będzie sprawa o w ogóle o kontakty z dziećmi, że mogą być nam odebrane w ogóle, bo my nie możemy ze sobą porozumieć się z mężem. Mhm. Za to pobicie, tak? Za tą policję, że mąż wezwał policję, tak? Że są dzieci małoletnie w domu i że jest, no, że taka sytuacja miała, tak? Mhm. Proszę powiedzieć, czy to prawda, że on podrabiał podpisy pani? Robił na mnie przelewy. Ja nie wiem, czy to mąż podpisywał za mnie, czy ktoś inny z jego rodziny, czy w ogóle ktoś inny zbiera. No to nie są moje podpisy. No tak, ale to tak jakby pani przelewała, tak? Ktoś się za panią podpisywał. Za mnie są podpisane tak, moim imieniem i nazwiskiem. Gdzie tak, te pieniądze były przelewane? To były przelewane na moje konto bankowe i ja później mężowi oddawałam siostrze mężowi, bo na ludzi chcieli na rachunki, ja mu te pieniądze oddawałam. Rzekomo pani im dawała, tak? Ja im oddawałam te pieniądze. Aha. A te kwestie podpisów, to z jakiego powodu miały się pojawić? No bo tak naprawdę, jeżeli ja bym wstawiła jabłko, to ja bym się podpisała, tak? A jeżeli ja tego jabłka nie wstawiłam, no to ja się nie podpisałam się. Czyli pani Haniu, wynika z tego, że mąż, który tutaj widzimy, zajmuje się handlem jabłkami, zamiast sprzedawać je na swoje nazwisko, rozliczać się z Urzędem Skarbowym, możliwe, że czy on, czy ktoś z jego grona podrabiał pani podpisy, że to niby pani sprzedawała, jak będąc osobą w intercyzie małżeńskiej, czyli po to, żeby on nie płacił podatku i jednocześnie zyskał na tym, a pani nie miała żadnego przychodu z tego powodu. Czy dobrze rozumiem? Tak, tak. Proszę powiedzieć, czy jest pani gotowa na to, żeby polubownie porozumieć się z mężem, jeśli chodzi o to, żeby ta dziewczynka wróciła do domu, żeby on miał kontakty normalne z dziećmi? Ja cały czas byłam polubownie nastawiona. Jak ja wystąpiłam o sprawę alimenty, a pierwsze co adwokat mnie się pyta, ile ja chcę alimentów na siebie. Drugie co mediator mnie się pyta, ile ja chcę alimentów na siebie. Ja mówię, nie chcę, dla dobra rodziny. Mhm. Ja mówię, nie chcę, żeby mi tylko pomógł przy dzieciach, ja nie chcę alimentów. To była moja decyzja dwa razy. A mąż cały czas jest przeciwko mnie. On jest manipulowany też przez swoją rodzinę, przez swoją matkę. On mówi, że moi rodzice się mieszają. Ale ja nie chciałam alimentów na siebie, mimo że nic nie pomagam. Nie chciał się do rachunków dołożyć, do domu tutaj, do dzieci. Nie chciał się dołożyć. Wszystko robił na pokaz. Jakieś zakupy, jakieś... Wszystko na pokaz. Nawet faktury, jakie przedstawił w sądzie, to były takie w ogóle rachunki, że z kosmosu wzięte. Dwa razy wzięty rachunek na buty za 420 zł. Jeden rachunek, drugi paragon, żeby pokazać w sądzie, że robi zakupy. Żeby wszystko było robione, manipulowane. To ja miałam rachunki, wszystko na dzieci, on tam ma w domu drugie dziecko. Nie wiem, czy to może to były zakupy na drugie dziecko robione też. Czyli on ma dziecko też... Znaczy, siostra z mężem tam mieszkają, z drugim dzieckiem. Rozumiem. Gdzie on mieszka? Jaka to jest miejscowość? On mieszka u swoich rodziców w gospodarstwie na Wilkowie. Wilków pierwszy, 81. Czyli to jak daleko stąd jest? 10 kilometrów. Mhm. Mąż chciał, żebym ja mu płaciła, że ja wystawiałam alimenty, żebym ja mu płaciła pieniądze za to, że on tutaj do nas dojeżdża do dzieci. Za to chciał pieniądze. Żebym ja mu płaciła, bo on nie będzie do nas dojeżdżał. Ja powiedziałam mu, to nie dojeżdża, ja ci płacić nie będę. Mhm. Bo on musi do nas dojeżdżać, bo on traci pieniądze, paliwo, że do nas dojeżdża. Bo to jest wielki problem do niego. A próbowała pani rozmawiać z jego matką, czyli z teściową? Ona teraz udaje, ona nie wtrąca się. Że mamy te sprawy, odkąd sprawa trafiła do sądu, to ona się nie wtrąca. Mamy sami mamy między sobą to wyjaśnić. No tak, ale w tej chwili on mieszka u niej, czyli jakby prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Matka, czyli pani teściowa i on. I jeszcze siostra z mężem. No właśnie. Tak. Proszę powiedzieć, czy pani jest gotowa rzeczywiście współpracować, żeby on miał kontakt z całą... Bo teraz rodzeństwo jest rozdzielone, prawda? Tak. Czy będzie pani jakieś problemy tworzyć, żeby on mógł się spotykać z dziećmi? Ja nie ufam w ogóle mężowi w tej chwili. W ogóle nie ufam. Nie mam podstaw, żeby ufać. Ja powiedziałam mężowi, że ja wnoszę sprawę o rozwód, że ja już nie mogę tego wytrzymać. Mhm. Ja dawałam mężowi dzieci do domu, przywiózł mi raz za dwa dni, a później już mi nie odwiózł. I byłam w domu u niego, matka powiedziała, że wyjechał, że nie ma go. I dzieci mówiły przez telefon, bo mieliśmy kontakt telefoniczny, że są u cioci ówczesnej Małgosi, są na lodach, wszędzie ich woził, a do mnie jest 10 km. Ja mówię, proszę przywieźć mi Małgosię, Zosię, bo mówię, do dentysty mają wizytę, przywieź, nie przywiózł mi. Mhm.
Ja dałam dzieci, on mi ich po prostu nie oddał po pewnym czasie. Mhm. A Zosia tęskni za siostrą? Na pewno tęskni, bardzo tęskni. Będziemy starali się porozmawiać z panem Robertem, dowiedzieć się, dlaczego tak robi, dlaczego jeszcze obarcza panią przestępstwem skarbowym, podrabiając jeszcze w sposób kryminalny podpis, czy on, czy ktokolwiek, bo to jest niedopuszczalne. I będziemy starali się dowiedzieć, czy on jest gotowy na polubowne rozwiązanie, bo przecież rodzicami będziecie państwo do końca życia, prawda? Dzieci są w tej chwili małe, ale będą rosły, te potrzeby będą się zwiększały, a porozumienie musi między państwem nastąpić. Czy pani jest gotowa współpracować z nim w zakresie porozumienia? Czy pani szuka, mimo tego, że pani złożyła wniosek rozwodowy, czy pani chce konfliktu z nim, czy porozumienia? Ja chcę się porozumieć. Tylko ja bym chciała, żeby on był słowny, żeby on mnie nigdy nie oszukiwał mnie, bo on cały czas mnie oszukiwał. Cały czas powiedział, że się zgodzi, że jest dobrze, a później się wycofywał. Były mediacje, powiedział, że się zgadza na mediację. Dwa dni przed porodem wycofał się z mediacji. Powiedział, że jego nie stać. Po miesiącu czasu zwlekania. Mhm. On się ze wszystkiego wycofa. Obiecał mi, że będzie pomagać w sadzie. Opryskał po 3 dniach, powiedział, że pryskać nie będzie. I nie powiedział, dlaczego nie będzie pryskać. Po prostu powiedział, że nie będzie. Nie powiedział, dlaczego. Jak duży jest ten sad? U nas jest sad 7 hektarów mam. 7 hektarów. Czyli do tej pory to państwo razem oprawialiście tutaj... Cały czas pomagali mi moi rodzice, moja mama i mój tata. Cały czas pomagali mi we wszystkim, i finansowo, i w pracy w sadownictwie. Mąż od czasu do czasu coś przyjechał, pomógł, ale to sporadycznie. Jak coś chciał z tego wynieść, jakąś korzyść. A w jakim, w takim razie, w jaki sposób to można traktować, że są jego jabłka, że on sprzedawał dla siebie? Czyli co, ukradł te jabłka z państwa sadu? Nie, on ma swoje jabłka ze swojego sadu wyprodukowane i sprzedane na moje nazwisko. Rozumiem. To on jakim sadem dysponuje, jakim areałem? Mąż też ma jakieś 8 hektarów, tylko że mąż ma na wysokiej klasy jakości, ma wszystko nawodnione, zmelirozwan, ma wszystko nowoczesne sad, a u mnie stary sad, tak jak moi rodzice po prostu prowadzi do tej pory, tak? Mhm. Teraz dopiero rodzice sadzili, dopiero rodzice zaczęli coś inwestować, tak? Mhm. A mąż ma z dawna wszystko na wszystko pokupowane, wszystko ma, tak? W takim razie będziemy starali się porozmawiać z panem Robertem, będziemy starali się wyjaśnić, dlaczego doszło do tak skandalicznej sytuacji, krytycznej, jeżeli chodzi o rozdzielenie rodzeństwa i tworzenie nowego miejsca od 3 miesięcy dla córki 4-letniej, która powinna być przy pani, powinna być przy pozostałych dzieciach, no bo taki jest porządek świata, dzieci powinny być przy matce. A ojciec powinien mieć kontakty, bo tak, to też jest... Ale on to wszystko też zaplanował. Bo ja prosiłam, żeby się dołożył na mediacjach. Mówię, dołóż mi się do rachunków. On mówi, nie, 200 zł. On się nie chciał miesięcznie do rachunków dołożyć. A ja się później dowiedziałam od pani z GOPS-u, która była tam u męża w podwórku, że on dzieciom to poszykował pokoiki, łóżeczka pokupował, a mi tego nic nie mówił. Czyli zaplanował to? On mi nic nie mówił, że tam są już pokoiki porobione, łóżeczka pokupowane. A tutaj nie chciał mi się dołożyć do rachunku, bo powiedział, że płaci u siebie rachunki. On rachunki u siebie płaci, to mi się nie dołoży do rachunku. Czy pani czuje, że on chce się na pani zemścić za nieudany związek z dziećmi? Myślę, że tak, a już na pewno za alimenty, to już w ogóle się zaczął mścić. To są takie sytuacje. Ale ile pani chciała tych alimentów? Ja wystąpiłam o 700 zł na dziecko i dobrowolnie się zgodziliśmy na 500 zł i 400 na Mateusza. To są bardzo niskie alimenty, jeżeli chodzi. Ja chciałam dobrowolnie. Ja mówię, ja z siebie zrezygnowałam z alimentów i u adwokata, i na mediacjach. Ja nie chciałam alimentów na siebie. Adwokat mówi, pani na siebie bierze alimenty. Ja jestem w KRUS-ie. Moje składki krusowskie są niskie, ale tak samo jak i później. Jak ja 5 lat, ja tak naprawdę nie pracuję, bo ja cały czas się dziećmi opiekuję dziećmi, tak? Mhm. Karmiłam Mateusza, karmię na piersi, Małgosię 2 lata karmiłam na piersi, Zosię 1,5 roku karmiłam na piersi i ja nie pracowałam w tym czasie. A nie miałam 500+, dopiero teraz weszło 500+. Ja wcześniej nie miałam tego 500, dopiero teraz weszły te pieniądze. Cały czas mi pomagali moi rodzice, tak? Czyli to nie jest tak, że pani chciała tysiące od niego miesięcznie, czasem są takie wnioski, czy czytamy w mediach, czy w gazetach, czy widzimy wtedy, że ktoś chce pan po kilka tysięcy... Ja chciałam symbolicznie się by dołożył, żeby pomógł mi przy dzieciach, tak? Czyli to takie wołanie o pomoc skończyło się tym, że on pani zabrał dziecko, więzi i nie dopuszcza tego. Się mści na mnie za to. To alimenty.
Panie Haniu, proszę jeszcze powiedzieć, bo tutaj jest ten spór o własność. Państwo macie intercyzę, pani ma swoje gospodarstwo, jeśli chodzi o sad jabłkowy. Mówiła pani 7 hektarów, on też ma kilka hektarów. Jak to było? On zażądał od pani, żeby pani przepisała na niego całą własność? On powiedział, że nie będzie mi pomagał w gospodarstwie, bo to jest moja własność i on nie będzie u mnie parobkiem. Mhm. Pani ma to gospodarstwo po rodzicach w spadku. To jest moje w spadku, tak. Jeszcze przed ślubem odpisane na mnie. I powiedział, że nie będzie mi to pomagał. Dopiero jak odpiszę na niego ziemię swoją, oddam mu połowę, to wtedy on dopiero będzie tu pracował. To znaczy jak połowę? Czyli jako współwłasność? Jako, tak, jako, że to będzie... No ale on wtedy jako współwłasność musiałby dać pani też swoją. Tak, ale on ma swoją ziemię w dwóch działkach i tą swoją 5 hektarów chciało dać siostrze. Nawet mediatorka się śmiała, jak to pan chce, bo tak mąż proponował, że ja na współwłasność swoją ziemię, mąż swoją ziemię, ale mąż mówi, że swoją ziemię odda siostrze, a dopiero co mu zostanie te 3 hektary na współwłasność ze mną, tak? Aha. Nawet mediatorka się śmiała, bo mówi, jak to, oddaje siostrze, a później chce... Chce od pani 7 tak. hektarów. I pani się nie chciała na to zgodzić, to... Ja powiedziałam, że możemy znieść intercyzę, żeby nas nie dzieliła. Możemy to znieść, że od tej pory jesteśmy razem, tak? Ale jego to nie interesowało, bo to nie jest jego ziemia, jemu to nic nie daje. A, czyli chciał, żeby pani ustanowiła wspólnotę, ale tak naprawdę to nie wspólnotę, tylko żeby to było na niego. No, on powiedział, że te swoje 3 hektary, co mu zostaną, to odpisze na mnie, tak? Mhm. Czyli tak naprawdę... Że moje gospodarstwo jest dziadostwo, że jego 3 hektary są więcej warte jak moje całe, tak? Mhm. Bo mi jest dziadostwo, bo ja nie mam chłodni, nie mam przechowalni, on wszystko ma. Czyli mimo, że jesteście państwo małżeństwem, macie wspólne dzieci, to powiedział, że nie będzie pani pomagał w tym, żebyście państwo wspólnie tutaj zarabiali pieniądze. Nie, bo to nie jest jego własność, bo nie będzie pracował na nie swoim.